Rafale, który raz już bierzesz udział w zawodach wędkarskich u Laury Łącz? Oj, bym musiał policzyć. Chyba to są czwarte moje zawody, ale chyba największy wynik był dzisiaj, ponieważ nie złowiłem nic, więc jestem bardzo zadowolony z tego powodu. A jak było rok temu? Widzieliśmy się również na zawodach, nie pamiętam, ile wtedy złapałeś ryb? Sporo było. Nie pamiętam nawet, ale wiem, że gdzieś byłem w czołóweczce. Dużo mi się udało złowić tych rybek i brały, fajnie było. No, w tym roku jakoś tak to miejsce, które wydawało się, że może tak polosowałem akurat, tam w tym rzędzie nikt nie miał żadnej ryby. Także wyszło w ten sposób. Mamy obecnie lato. Czy w tym roku gdzieś planujesz wyjazd na wakacje, na urlop, czy jednak cały czas praca zawodowa? Jeszcze praca trochę, ponieważ latem to weekendowo raczej całe lato gram koncerty i to jest głównie to, a jeżeli są jakieś przerwy, to wtedy wydaje mi się, że w lipcu będzie taki moment, kiedy będę mógł między weekendami gdzieś sobie na kilka dni pojechać, właśnie na jakieś może ryby, na jakieś jezioro, trochę popływać, chociaż jak jest ciepło, to ja raczej latem ryby, to dla mnie bardziej wiosna, jesień, a latem to sporty wodne, więc jak będę miał możliwość popływać na łejku czy na nartach gdzieś wodnych, to prędzej jakby do tego mnie ciągnie, żeby gdzieś jeszcze po prostu je pośmigać. Czy obecnie w tym roku pracujesz nad nowymi singlami, utworami, może ewentualnie jakaś płyta w zanadrzu nowa? Tak, myślę, że coś się ukaże jesienią. Sporo tych piosenek mam przygotowanych, ale chcę tak na spokojnie sobie do tego usiąść. Już nie mam takiego momentu, że muszę się tam z czymś spieszyć i robić na szybko, żeby coś było. Chciałbym zrobić coś porządnie, więc myślę, że jesienią coś się ukaże. Jeśli nie, to na pewno jakaś piosenka wyjdzie. A czy cała płyta, to tego jeszcze nie wiem. To zależy, czy zdążę po prostu ze wszystkim znaleźć czas na to, żeby trochę nad nią posiedzieć, żeby się przyłożyć, a nie zrobić tak po prostu po macoszemu, żeby tylko coś tam było. Chcę zrobić coś fajnego, porządnie.